Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości Światowego Dnia Chorego, które odbywają się 11 lutego każdego roku pańskiego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, która w 1858 roku objawiła się przy grocie masabielskiej Bernardecie Subériu i odtąd za łaską dobrego Boga przywraca wielu chorym pełne zdrowie duszy i ciała. To odpowiedni moment, aby dziś w kaplicy Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli dziś kierujemy szczególnie do Was, chorzy i cierpiący naszej archidiecezji, którzy przez swoje doświadczenie krzyżowe przeżywane w duchu wiary stajecie się we współczesnym świecie świadkami cierpiącego Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich przedstawicieli służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, którzy z racji wykonywanego zawodu powołani są do tego, aby nieść pomoc i ulgę cierpiącym. Pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, którzy na swojej drodze często spotykacie się z ludzkim cierpieniem i z wyciągniętym i człowiekiem wyciągającym nieśmiało swoją dłoń. Świadczyć dobro cierpieniem, świadczyć dobro cierpiącemu, to słowa wypowiedziane kiedyś przez świętego Jana Pawła II, które ukazują w sposób niezwykle przejrzysty sens ludzkiego cierpienia, a jednocześnie stają się drogowskazem dla tych wszystkich, którzy świadcząc dobro chorym i cierpiącym, urzeczywistniają we współczesnym świecie przykład dobrego Samarytanina, który przechodząc obok porzuconego człowieka, nie potrafił pozostać obojętnym, ale jak mówi Ewangelia świętego Łukasza, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany. Dzisiejszy świat niestety przeraża swoją obojętnością. Widok leżącego na ulicy człowieka bardzo często nikogo nie zastanawia, nie dziwi, nie zmusza do tego, by zatrzymać się choć na chwilę w zwykłym geście ludzkiej solidarności. W zagonionym świecie czas poświęcony bliźniemu zdaje się coraz bardziej, częściej czasem straconym, nie do odzyskania. W natłoku spraw, które kierują życiem człowieka, jego świat coraz bardziej zamyka się wokół niego samego, eliminując wszystko i wszystkich, którzy na drodze do realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń mogliby stać się przeszkodą. W takim świecie nie ma miejsca dla ludzi cierpiących, ponieważ cierpienie przestrzegane jest jedynie jako coś, co jest nieużyteczne i pozbawione jakiejkolwiek wartości. Nie dziwi zatem fakt, że w takim świecie człowiek cierpiący może czuć się pozbawiony nadziei. Tym bardziej, jeśli nie znajduje współczucia i oparcia nawet wśród swoich najbliższych. Cierpienie może dla niego stać się ciężarem nie do uniesienia. Może sprawić, że człowiek wreszcie postawi pytanie samemu Bogu. Dlaczego? Odpowiedź na pytanie tak niezwykle ludzkie i tragiczne jednocześnie przychodzi z krzyża Chrystusa. Ten, który będąc Bogiem poznał jednocześnie gorycz upokorzenia i ból ludzkiego cierpienia, przygarnia człowieka do siebie, czyniąc go uczestnikiem swojego cierpienia. Nie może człowiek nie dostrzegać, że ten, wobec kogo stawia swe pytanie, sam cierpi. A więc, że chce mu odpowiadać z krzyża, spośrodku swego własnego cierpienia. Odpowiedź Chrystusa jest z kolei czymś więcej niż tylko oderwaną odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia. Jest to bowiem nade wszystko wezwanie,
powołanie. Chrystus nie wyjaśnia w oderwaniu racji cierpienia, ale przede wszystkim mówi: pójdź za mną, pójdź. Weź udział swoim cierpieniem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się poprzez moje cierpienie, przez mój krzyż. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy świat bardzo potrzebuje waszego świadectwa przeżywania cierpienia w łączności z Chrystusem. Głębokiej wiary płynącej z faktu, że poprzez udział w cierpieniu Chrystusa stajecie się ludźmi zwiastującymi moc płynącą z krzyża, że stajecie się narzędziem zbawienia w rękach Boga. Wielkie jest dobro, które możecie wyświadczyć innym. Wiele jest intencji, które ja chciałbym polecić waszej modlitwie jako pasterz Kościoła. Z zatroskaniem spoglądam na całą archidiecezję i na wszystkie problemy i trudności, które kształtują jej codzienność. Myślę tu przede wszystkim o ludziach bezdomnych, o bezrobotnych, o ludziach niepewnych jutra z powodu trwającej już drugi rok wojny. Ich wszystkich polecam waszym modlitwom. Bardzo pragnę, aby przemieniająca moc Chrystusa dotknęła przede wszystkim tych, którzy z uporem trwają w grzechu i zadają tyle cierpienia całemu narodowi ukraińskiemu. Z niepokojem wszyscy śledzimy wydarzenia wojny. Trzeba nam waszej modlitwy, żarliwej modlitwy o przemianę serc wielu ludzi, o ożywienie życia religijnego w naszej archidiecezji, w naszym kraju. Jeszcze jedna intencja wypływa z mojego serca. Są tu z nami przełożeni i klerycy naszego seminarium, którym dziękuję za to, że wspierają posługę sióstr Józefitek i świeckich pań. Chcę prosić was o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Nasz Kościół potrzebuje nowych, licznych kapłanów. Potrzebuje świętych kapłanów. Tak niewielu w ostatnich latach zostało posłanych do posługiwania ludowi Bożemu w naszej archidiecezji. Tę intencję przedkładam w sposób szczególny waszym modlitwom. Nie sposób zwrócić się dzisiaj do tych, którzy na co dzień powołani są, aby służyć osobom chorym i cierpiącym. Mam tu na myśli siostry zakonne, braci zakonnych i wszystkich pracowników służby zdrowia. To do was skierowana jest prośba, abyście stawali się dla wszystkich cierpiących świadkami dobra, abyście w waszej posłudze zapatrzeni w postać Jezusa, dobrego Samarytanina, z oddanym sercem służyli człowiekowi cierpiącemu. Nie jest dobrze, by człowiek był sam, mówił Ojciec Święty Franciszek. Świadczyć więc dobro cierpiącemu to zadanie dla nas wszystkich, drodzy bracia i siostry. To zadanie dla tych wszystkich, którzy ocierając się na co dzień o ludzkie cierpienie, spotykają na swojej drodze ludzi spragnionych miłości. Postawa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, uzdrawiającego trędowatego, niech będzie dla nas wszystkich wzorem w niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Niech uczy nas szacunku, zrozumienia, akceptacji, dobroci i bezinteresowności w stosunku do każdego człowieka chorego i cierpiącego. Dla was zaś, doświadczeni krzyżem cierpienia podeszłym wiekiem, niech będzie źródłem nadziei i mocą w słabości. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.